Malowanie farbami akwarelowymi wymaga bardzo dobrej znajomości teorii barw. Każdy artysta ma własne pomysły na stosowanie kolorów i malowanie cieni. Możemy malować bardziej kryjącą farbą i podkreślać kontrast między sąsiednimi barwami lub kłaść rozwodnione kolory w stonowanej gamie. Ważne, aby umieć posługiwać się barwami podstawowymi i dopełniającymi. Przejdźmy do materiałów. Zanim zaczniemy, przygotujmy narzędzia i materiały potrzebne do ćwiczeń. Pędzle z miękkiego włosia, naturalnego bądź sztucznego. Zestaw farb akwarelowych, blok papieru akwarelowego, woda w dwóch wysokich naczyniach, paleta lub biały talerz, szmatka. Oto narzędzia i materiały, których użyjemy podczas tej lekcji. W tym ćwiczeniu namalujemy dwa różnej wielkości dzbanki, każdy w inny sposób. O tak, świetnie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zaczynamy od szkicu wstępnego. Niebawem zobaczycie różnicę. To bardzo przydatne ćwiczenie. Powoli kończymy szkic. Malowanie zaczniemy od większego dzbanka. Nanosimy farbę na suche podłoże. Użyjemy dwóch dopełniających się kolorów, żółcieni do namalowania oświetlonych części dzbanka i fioletu do opracowania strefy cieni. Miejsca, gdzie odbija się światło, pozostawiamy niezamalowane, na przykład tutaj. Pamiętajcie, że w akwareli zaczynamy malowanie od jasnych kolorów. Stopniowo przechodzimy do coraz ciemniejszych. Nakładamy kolejny kolor, zanim poprzedni wyschnie, aby kolory połączyły się na papierze. Nie zapominajcie, że w przypadku akwareli kolory nieco jaśnieją po wyschnięciu. Zwróćcie uwagę na efekt, jaki uzyskaliśmy na styku jasnej i ciemnej partii. Kolory zlały się. Jeśli nie jesteście zadowoleni z efektu, możecie zebrać farbę namoczonym w wodzie pędzlem. Starajcie się kontrolować rozprzestrzenianie się farby. Nałożymy odrobinę ciemnego koloru w podstawie dzbanka. O tak. Ta ciemna plama imituje cień i wzmacnia efekt przestrzenny. Podkreśla ciężar przedmiotu i zaznacza jego podstawę. Malujemy drugi dzbanek. W przypadku tego dzbanka zaczniemy od nałożenia delikatnej warstwy ochry w jego jaśniejszej partii. Mieszamy ochrę z umbrą, aby przyciemnić kolor. Teraz, nie zmieniając gamy barwnej, namalujemy partię cienia.
Tak jak poprzednio, nakładamy farby techniką mokre na mokre. Pracujemy swobodnie, wzmacniając odcień przy podstawie. W strefie cienia dobrze byłoby podkreślić bryłę naczynia. Dlatego czystym, namoczonym w wodzie pędzlem tworzymy refleksy w najciemniejszych miejscach. Uwaga! Jeśli chcemy rozjaśnić kolor wilgotnym pędzlem, musimy to zrobić, dopóki warstwa farby jest mokra. Doskonale. Zobaczymy, jak nam wyszło. Patrząc na oba naczynia, widzimy, że wyższy dzbanek został namalowany bardziej przejrzystą farbą. Mniejszy natomiast jest utrzymany w bardziej stonowanej gamie kolorów. Na wstępnym etapie pracy nad obrazem warto zdecydować się na jedną z dwóch możliwości. Czy chcecie malować kolorami dopełniającymi, czy wolicie użyć barw z tej samej gamy kolorystycznej. Na podstawie tego prostego ćwiczenia przekonaliśmy się, jaki efekt możemy otrzymać, malując barwami dopełniającymi, jak bardzo różni się to od malowania kolorami z tej samej gamy chromatycznej. Wszystko zależy od tego, czy chcemy przezroczystości, czy pełnego krycia. Wracamy do pracy. W technice akwareli przyciemniamy kolor, nakładając kolejne warstwy farby. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ kolory przemalowane czy pokryte przejrzystą warstwą farby zmieniają swój odcień. Kolejne warstwy farby łączą się ze sobą. Jeśli następną warstwę farby nanosimy kolorem z tej samej gamy co poprzednia, barwa zyskuje na intensywności. Natomiast jeśli malujemy kolorami dopełniającymi, ich połączenie w efekcie przyciemnia zarówno odcień nałożony w pierwszej kolejności, jak i ogólny efekt. Czas na kolejne ćwiczenie. Tym razem będziemy malować na wilgotnym podłożu. Poćwiczymy mieszanie kolorów bezpośrednio na papierze. Do dzieła! Na całą powierzchnię gruszki nakładamy żółcień. Tym razem nie zostawiamy białych miejsc. Malujemy uważnie, pociągnięcia nie powinny wyjść za linię szkicu. Do tego rodzaju pracy dobry będzie dość gruby pędzel. Drugą warstwę koloru stanowi mocno rozwodniona zieleń. Nakładamy ją, zanim wyschnie żółcień spod spodu. Jeśli okaże się, że mamy zbyt dużo wody na papierze, możemy zdjąć odrobinę przy użyciu suchego pędzla. Nadal malujemy na wilgotnym podłożu. Kontynuujemy modelowanie, nakładając pędzlem mocno rozwodniony, ciemny brąz. Przyciemniamy tam, gdzie uznamy to za stosowne. Czekamy, aż cała farba wyschnie. Teraz mieszanką karminu i zieleni malujemy cienie na gruszce. Oczywiście farby mieszamy na palecie.
Nakładamy ten kolor także na ogonek. W ten sposób uzyskujemy wrażenie trójwymiarowości. Spójrzcie, jak wspaniale łączą się poszczególne tony. Mieliśmy okazję zobaczyć, w jaki sposób łączą się kolory na wilgotnym papierze. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Nałożenie obok siebie dwóch kolorów dopełniających daje bardzo wyrazisty efekt. Wzmacnia właściwości barwne i podkreśla kontrast. Z tego powodu jest to atrakcyjne zestawienie kolorystyczne. Przekonamy się o tym, malując tę martwą naturę składającą się ze szklanki wina i jabłka. Szkic wykonamy twardym ołówkiem 2H. Nie dociskajcie go zbyt mocno, aby nie był za bardzo widoczny spod farb. Zalecam użycie miękkich, okrągłych pędzli z ostrym zakończeniem i o krótkim trzonku. Jak w każdej pracy z akwarelami, zaczynamy od przymocowania papieru taśmą klejącą do rysownicy. Następnie szkicujemy kompozycję. To ćwiczenie jest dość skomplikowane, ale bardzo przydatne. Starajmy się precyzyjnie posługiwać ołówkiem. Najpierw malujemy cały owoc na żółto, pozostawiając jeden biały fragment na refleks świetlny. Zobaczycie, zestawienie kolorów dopełniających daje bardzo ciekawy efekt. Na wilgotną jeszcze warstwę żółtej farby nakładamy mieszankę tej samej żółcieni z zielenią. Zwróćcie uwagę, partię cienia malujemy dużo ciemniejszym odcieniem zieleni. Doskonale. Najciemniejszy fragment jabłka malujemy karminem. Po wymieszaniu się ze spodnią zielenią da, jak widać, ciemny, głęboki kolor. Rysujemy szklankę? Wbrew pozorom to nie takie łatwe. Mamy tu formę cylindryczną. Musimy być bardzo dokładni, żeby uzyskać naprawdę realistyczny efekt. Nie śpieszmy się. Spokojnie malujmy kształt szklanki. Po zaznaczeniu konturów naczynia zaznaczamy poziom wina. Malujemy owal przejrzystym karminem. Świetnie, wyszło znakomicie. Teraz pionowymi pociągnięciami pędzla malujemy wino. Ale wykorzystujemy ciemniejszy i bardziej kryjący kolor. Nie zapominajmy o ważnych szczegółach. Pamiętajcie o pozostawieniu białych miejsc na refleksy.
Na szklance po lewej stronie dodajemy nieco błękitu. Właśnie tutaj. Jak widzicie, kolory dopełniające użyte w obu elementach kompozycji, zieleń jabłka i czerwień wina, ustalają kontrasty tonalne. Pozostawiamy szklankę do wyschnięcia. W tym czasie dopracowujemy kształt jabłka, dodając warstwę zieleni, spod której będą przebijać poprzednie kolory. Nałożymy też inne odcienie zieleni w partiach cienia, aby zwiększyć kontrast. Wracamy do szklanki. Przygotowaliśmy rozwodnioną, przejrzystą mieszankę brązu i błękitu. Posłuży nam ona do oddania efektu przeźroczystości szkła. Nie zapominajcie o pozostawieniu białych miejsc na refleksy świetlne. Doskonale. Odwagi, to trudny, ale ważny fragment. Błękitem cieniujemy szklankę. Starajcie się nie nabierać zbyt dużo farby ani wody na pędzel. Odrobina błękitu tutaj. Jeszcze tkanina. Do tej pory skupialiśmy się na przedmiotach z pierwszego planu. Materiał w tle wprowadza kolejny kolor do pracy. Już prawie kończymy. Na koniec dopracowujemy ostatnie szczegóły na szklance, zwracając uwagę na to, czy podłoże jest suche. Szkoda by było, żeby na tym etapie malowania kolory się wymieszały. Kiedy poprzednie warstwy wyschną, nakładamy rozwodniony błękit kobaltowy, co nada ostateczną barwę winu w szklance. Bardzo dobrze, nanosimy kolor stopniowo. Teraz czubkiem cienkiego pędzla wydobywamy kontrast na brzegu szklanki. I jeszcze ogonek jabłka. Muszę wam pogratulować. Dobra robota. To ćwiczenie było bardzo trudne, ale udało się. Bardzo ważne jest, abyście obserwowali wpływ zestawionych ze sobą kolorów dopełniających. Ta lekcja była bardzo cenna. Zobaczycie. Zmieszanie kolorów dopełniających daje w efekcie ciemne tony, których można użyć przy malowaniu cieni. Dwa kolory dopełniające usytuowane obok siebie dają mocny efekt, który możemy zrównoważyć, używając bardzo rozwodnionych farb bądź barw neutralnych w tle. Zestawienie obok siebie kolorów dopełniających sprawia, że kompozycja nabiera życia i światła. Wilgotną farbę wykorzystuje się do harmonijnego połączenia kolorów kolejnych warstw. To wspaniałe, jak dużo się dziś nauczyliśmy, prawda? Widać, że krok po kroku nabieramy wprawy. A będzie coraz lepiej. Zobaczycie.